Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu oraz Stowarzyszenia Nasz Dom w Piwnicznej trafiły metalowe pojemniki na nakrętki. Serca zakupiła Fundacja Nowe Kierunki w ramach projektu Sądeckie Kocham i Pomagam. Zakupiliśmy 2 serca. Koszt zakupu takich serc jest dosyć spory, bo to jest około 1500 zł. Nie wszystkie instytucje czy też właśnie stowarzyszenia stać na to, żeby zakupić takie serca metalowe. Tymczasem teraz w tej chwili te stowarzyszenia mogą zbierać nakrętki do tych serc, a później sprzedać nakrętki i w ten sposób pozyskać dochód. Może niewielki, ale pieniądze nie leżą na ulicy, prawda? Można zyskać parę złotych na własną działalność i o to właśnie nam chodziło. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu nakrętki zbierali od wielu już lat, jednak ich zbieranie było utrudnione, a nakrętki trafiały do foliowych worków. My od wielu lat zbieramy nakrętki. Chodzi głównie o to, żeby naszych podopiecznych, naszych uczestników nauczyć jakiegoś takiego trochę szerszego spojrzenia. Także bardzo jesteśmy wdzięczni. Myślę, że to teraz ma taki wizualny jeszcze dodatkowe efekty, ponieważ no serduszko samo za siebie mówi po prostu coś takiego pozytywnego, więc uważam, że to będzie naprawdę wspaniała sprawa. Pojemnik będzie także dostępny dla okolicznych mieszkańców. No to serce stanie w centralnym miejscu tutaj na środku przed bramą Środowiskowego Domu, za bramą właściwie, żeby i mieszkańcy również mogli korzystać z tego serca i go napełniać. Będzie nie tylko przydatne i dobre dla młodzieży, która tu uczęszcza, ale również dla naszych mieszkańców, żeby też się uczyły, że dobro dla drugiego wraca. I będziemy propagować to wśród młodzieży, by jak najwięcej tych nakrętek po prostu się tutaj u nas w serduszku znalazło. A jak dodaje Alina Michalczyk ze Stowarzyszenia Nasz Dom, zbieranie nakrętek ma także wymiar ekologiczny. Przede wszystkim ekologia. Nakrętki są robione z innego materiału niż butelki. Jest bardziej szkodliwy ten materiał dla otoczenia, więc najlepiej jest właśnie zbierać i oddawać do miejsc, gdzie następuje recykling, gdzie granulat powstaje i zostaje inaczej wykorzystane. Warto dodać, że zarówno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu oraz Stowarzyszenia Nasz Dom w Piwnicznej trafiły już wcześniej zbiorniki na deszczówkę oraz kosze do segregacji śmieci, tym razem w ramach realizowanego przez Fundację projektu Zatrzymaj Wodę, Dbaj o Środowisko.